Jak powiedzieć zakończmy na dzisiaj po angielsku? Zakończmy na dzisiaj to call it a day, a oto kilka przykładów. It's 5 p.m. Let's call it a day. Jest 5 po południu. Zakończmy na dzisiaj. I'm tired. Let's call it a day. Jestem zmęczona. Zakończmy na dzisiaj. You have been studying hard. I think you should call it a day. Bardzo dużo się uczyłaś. Myślę, że powinnaś na dzisiaj zakończyć. Call it a day to idiom, który pochodzi z poziomu C2, czyli proficiency. Jeżeli chcesz, aby twój angielski polepszał się z dnia na dzień, pamiętaj, ucz się codziennie nowego słowa. Jeżeli nie chcesz albo nie masz czasu uczyć się nowego słowa, po prostu powtarzaj te, które wcześniej nauczyłaś lub się nauczyłeś i wdrażaj je w życie.